Witam wszystkich i zapraszam na krótki filmik z update'em. Chciałem tylko się tu wytłumaczyć, dlaczego tak długo nic nie było robione, żadnego live'a na moim kanale ani nic, ponieważ są dwie sprawy dlaczego. Pierwsza, od ostatnich 10 dni jestem tak bardzo chory, zresztą cała moja rodzina. Nie wiem, jakiś wirus, 40 stopni gorączki, nie mogłem się ruszyć z łóżka. Wciąż jestem jeszcze chory. Już mi to trochę przeszło, ale to jeszcze nie jest. Jeszcze się nie czuję na siłach wystarczająco. Ale wracając do najważniejszego tematu. Naszych live'ów z GTA 5, darmowe pieniążki i rank. Jak niektórzy może wiedzą, o co chodzi, ludzie, którzy śledzą mój drugi kanał, ten angielski, jak wiadomo, dostałem bana od GTA 5 do 3 grudnia. Czyli nie mogę grać na moim PlayStation 3 do 3 grudnia online w GTA 5. To nie jest to, że dostałem bana na PSN, na mój PSN, na mój gamer, tak. Nie. Ja dostałem bana na konsolę od GTA 5, od Rockstara na 2 tygodnie. Te 2 tygodnie mija dokładnie 3 grudnia i od 4 grudnia będę mógł normalnie grać. Także jak tam inni mówili, a otwórz następny PSN, zmień twoją nazwę, otwórz nowe. Nie da się. Ta konsola jest wykluczona z gry do 3 grudnia. Dlatego też nie jestem w stanie zrobić żadnego live'a. Ostatniego live'a, co próbowałem robić, właśnie to było na angielskim kanale i to ludzie to mogli zobaczyć na żywo. Ten filmik jest tam wciąż na tym kanale, jak chciałem się, no połączyłem się online, dosłownie grałem 5 minut i bum, wyskoczyła nam wiadomość na ekranie, że dostałem bana do 3 grudnia 2015 roku, czyli dzisiaj mamy chyba 30, ostatni, jak się nie mylę, nie wiem, czy 31 ma dni ten miesiąc. Ale w każdym bądź razie do 3 grudnia nic nie mogę zrobić. Chcę wam tylko, ludzie, dać znać, że no do 3 nic nie mogę zrobić. Dopiero od 4 będziemy mogli zagrać online, także nawet nie mogę dodać znajomych ani nic, także no musicie poczekać do tego 3 grudnia i od 4 zaczynamy, także wtedy będę mógł tam zaakceptować te wasze zaproszenia, coście tam powysyłali i całą tą resztę. Też, co chciałem jeszcze powiedzieć, coś tam było jeszcze? A nie, to wszystko raczej. Także no, chciałem wam tylko wytłumaczyć się, co się wydarzyło, dlaczego mnie nie ma online. No i to by było na tyle chyba, no. Chory jestem jeszcze, jak słychać, nie wiem co gadam zbytnio. No, to wszystko, ludzie, co wam chciałem powiedzieć. Także ja to będę kończyć teraz i no, do zobaczenia 4 grudnia na live. Także sprawdzajcie Facebook, Twitter, tam będą powiadomienia, o której robimy tego live'a. Także do usłyszenia 4 grudnia.